Uniwersytet III wieku w Działdowie ma już prawie 12-letnią historię. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2005 roku. Zebrała się grupa inicjatywna 19 osób, które skrzyknęła pani Jadwiga Trzcińska. Ona rzuciła hasło, pomysł, przedstawiła projekty dokumentów statutowych, takich założycielskich. Korzystała z doświadczeń Uniwersytetu III wieku w Olsztynie oraz Uniwersytetu III wieku w Białymstoku. Hasło zostało rzucone na podatny grunt i już we wrześniu przystąpiliśmy do tworzenia zrębów naszego uniwersytetu. Udało się uzyskać patronat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie i to jest do tej pory nasza uczelnia patronacka. I do końca roku przeszliśmy wszystkie procedury związane z rejestracją, tworzeniem uniwersytetu. Także jesienią 2005 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego 2005-2006 w Działdowie. Bazujemy na auli wykładowej Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego na ulicy Polnej. I ten adres jest także oficjalną siedzibą naszego uniwersytetu. Główna działalność polega na organizowaniu wykładów, przynajmniej raz w miesiącu. Wykłady te zapewnia nam uczelnia patronacka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz od roku kolejna uczelnia patronacka, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, która zechciała także objąć patronatem nasz uniwersytet. Do końca roku przystąpiło około 50 osób, 50 członków. W tej chwili uniwersytet liczy około 250 słuchaczy i jest taka liczba prawie stała, bo część ubywa z przyczyn naturalnych, część rezygnuje, przychodzą nowi członkowie, nowi słuchacze, a więc te 250 to jest taka liczba prawie stała. Poza wykładami cała działalność uniwersytetu realizuje się w różnego rodzaju sekcjach i kołach zainteresowań. Klub miłośników opery i operetki, sekcja wolontariatu, sekcja wzajemnej pomocy, sekcja turystyczna, krajoznawcza, Nordic Walking, lektoraty języków obcych. W tej chwili prowadzimy lektorat języka rosyjskiego i lektorat języka niemieckiego i organizujemy cały szereg imprez rekreacyjno-turystycznych. Są to głównie rajdy piesze, rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wycieczki po całym kraju. Członkami uniwersytetu zgodnie ze statutem mogą być emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne. I tutaj już nie ma znaczenia wiek słuchacza. Większość wykładów oraz imprez, które organizuje uniwersytet, są to imprezy otwarte. A więc zapraszamy wszystkich mieszkańców, także młodzież na nasze wykłady, na pokazy oper i operetek, które prezentuje sekcja miłośników opery i operetki, na wszystkie rajdy piesze, rowerowe. Zapraszamy także wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego. No, zamknięte są wyjazdy turystyczne po Polsce, bo tutaj tylu chętnych jest z naszego uniwersytetu, że już jakby nie mamy miejsca dla osób z zewnątrz. Co ludzi najbardziej interesuje i porywa w naszym uniwersytecie, to chyba przede wszystkim to, że mogą wyjść z domu, panie ładnie się ubrać, pójść do fryzjera, spotkać w miłym towarzystwie, posłuchać rzeczy ciekawych, interesujących. Podam przykład. Ostatni wykład, który był na naszym uniwersytecie 8 maja, był to wykład pani dr Katarzyny Węglickiej z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, a pani Katarzyna mówiła o joannitach, templariuszach i krzyżakach na ziemiach polskich. Dowiedzieliśmy się na przykład, że w Łagowie jest zamek kawalerów maltańskich, czyli joannitów. Że mieli swoje klasztory, zgromadzenia na ziemiach polskich, głównie na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, ale także w Małopolsce czy na Mazowszu. Dodam jeszcze, że w momencie, kiedy powstawał nasz Uniwersytet w Działdowie, byliśmy trzecim uniwersytetem w województwie warmińsko-mazurskim.
Ten ruch jest tak szeroki, że w tej chwili w naszym województwie funkcjonuje, może się pomylił o jeden lub dwa, 27 albo 8 uniwersytetów. Praktycznie każde miasto powiatowe ma swój uniwersytet, a powstają także UTW w niektórych gminach. Utrzymujemy kontakty, spotykamy się przynajmniej raz albo dwa razy w roku z innymi uniwersytetami. Organizowane są różnego rodzaju spotkania, na przykład w czerwcu po raz szósty chór naszego uniwersytetu jedzie do Iławy na przegląd chórów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur. Organizowane są również konferencje zaprzyjaźnionych uniwersytetów oraz od 3 lat spartakiady seniorów. Gospodarzem takiej spartakiady w ubiegłym roku był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Trzeciego Wieku oczywiście, a w tym roku spartakiady organizują koleżanki i koledzy z Ełku. Ruch rozszerza się do tego stopnia, że na terenie naszego powiatu działdowskiego jest już w tej chwili założony praktycznie Uniwersytet w Lidzbarku Welskim. Jest tam bardzo sprzyjający klimat, jest bardzo duża przychylność władz samorządowych, pana burmistrza. Także koleżanki i koledzy z Lidzbarka już praktycznie założyli uniwersytet i są w trakcie rejestracji. Podobna inicjatywa jest także w gminie Rybno, gdzie są koleżanki i koledzy gotowi utworzyć własny uniwersytet. Była też taka idea, taki pomysł utworzenia UTW w gminie Iłowo-Osada. Niezależnie od tego spotykamy się na imprezach, zapraszamy koleżanki i kolegów z ościennych gmin, z Lidzbarka. Kiedy 6 maja odbywał się ogólnopolski marsz Nordic Walking studentów UTW w całej Polsce, to do Działdowa przyjechały koleżanki i koledzy z UTW Nowe Miasto Lubawskie. Odbyliśmy trasę prawie 8 km z Działdowa do Filic i wszyscy byli bardzo zadowoleni. Natomiast w minioną sobotę nasza delegacja była w Lidzbarku na zaproszenie tamtejszego UTW w trakcie rejestracji i mieliśmy fajny rajd wokół jeziora Lidzbarskiego. Przy dobrej pogodzie, przy gościnności Nadleśnictwa Lidzbark, była to bardzo, bardzo fajna przygoda. Obecnie nasze biura mieszczą się przy placu Biedrawy 1 vis-a-vis Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Mamy tam dość duże pomieszczenie, taką salkę konferencyjną, w której odbywają się m.in. lektoraty języka niemieckiego, lektoraty języka rosyjskiego, spotkania zarządu i tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszego uniwersytetu.